i 1000 ton ciekłego chloru, przez co zagrożenie będzie... Oj, panie pośle, chyba będę musiał panu przerwać, dlatego że widzę tu hałas, słyszę hałas taki, który panu przeszkadza. Bardzo dziękuję. I chciałem zapytać pracowników naszych czcigodnych z Kancelarii Sejmu, czy można by to już zakończyć, te sprawy głośne? Bo co się dzieje? Czy ja mogę wiedzieć, co się dzieje? To proszę już tego nie komentować, dobrze? Będę to tolerować, ale proszę panu posłowi Zbonikowskiemu umożliwić dokończenie tego w ciszy i spokoju, by brzmiał tylko on. Panie pośle, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No właśnie, zakładów to z wątku azotowych, pana wybiłem. Tak, więc muszę znaleźć teraz wątek. Zakładów azotowych Hanwil zabierających 17 tysięcy ton ciekłego amoniaku i 1000 ton ciekłego chloru, przez co zagrożone będzie życie tysięcy ludzi zamieszkałych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od centrum katastrofy. Należy także nadmienić, iż stworzenie na Wiśle drugiego stopnia wodnego w województwie kujawsko-pomorskim nie tylko znacznie zredukowałoby niebezpieczeństwo zaistnienia rzeczonego kataklizmu, ale także oznaczałoby możliwość osiągnięcia wielu innych korzyści, takich jak pozyskanie nowego zbiornika retencyjnego, stworzenie miejsc pracy, uzyskanie odnawialnego źródła energii elektrycznej, a co za tym idzie zredukowania emisji dwutlenku węgla wymaganego przez Unię Europejską, a także pozyskanie dodatkowej przeprawy przez Wisłę w pobliżu autostrady A1. Każdy z tych elementów dotyczy trudności, z jakimi boryka się obecnie nasz kraj. To jest problemem bezrobocia, niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury drogowej i nadmierną ilością dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery. Zatem rozwiązania te stałyby się krokiem ku zmniejszeniu skali tych problemów. Niestety wszystkie wymienione argumenty nie są wystarczające, aby mogły stać się przyczynkiem do zapoczątkowania perspektywicznego myślenia wśród członków gabinetu Donalda Tuska. Przykład stadionów na Euro 2012 pokazuje, że w Polsce, jeżeli tylko się chce, można z dnia na dzień znaleźć 2 miliardy złotych, żeby wybudować obiekt rekreacyjny, będący później obciążeniem budżetowym. Czemu więc nie można od 40 lat znaleźć pieniędzy na inwestycję, która będzie przynosiła zyski i dawała Polakom pracę i bezpieczeństwo? Wzywam więc do realnego i racjonalnego działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. I kolejną posłanką, kolejnym posłem, który zabierze głos, będzie pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, zapraszam. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izba, 5 listopada tego roku Polska Agencja Prasowa opublikowała odpowiedź wiceministra finansów Ludwika Koteckiego na interpelację posła Aleksandra Łuczaka w sprawie wprowadzenia w Polsce waluty euro. W powyższej odpowiedzi wiceminister Kotecki wyraził pogląd, że, cytuję, na mocy poszczególnych traktatów Polska jest zobligowana do wypełnienia niezbędnych warunków osiągnięcia trwałej konwergencji nominalnej i prawnej, a w jego następstwie do przyjęcia wspólnej waluty. Nie będę ukrywać, że jestem zmartwiona defensywnym charakterem odpowiedzi pana ministra Koteckiego. W odpowiedzi zabrakło bowiem szeregu istotnych spostrzeżeń, które pozwolę sobie przedstawić. Po pierwsze, jest prawdą, że Polska na razie nie wywalczyła oficjalnego zwolnienia z obowiązku przyjęcia euro, ale pragnę przypomnieć, że traktat akcesyjny dopuszcza możliwość zmiany warunków członkostwa. Mamy prawo domagać się zwolnienia Polski z obowiązku przyjęcia euro. Prawo unijne ulega bardzo często zmianom. Co więcej, wyłączenie wszystkich państw nie wchodzących w skład strefy euro z obowiązku przyjęcia euro byłoby udoskonaleniem prawa unijnego. Po drugie, mówi się czasem mniej więcej tak. Większość Polaków głosujących w 2003 roku w referendum już opowiedziało się za przyjęciem euro. A ja odpowiadam, owszem, ale większość głosujących Polaków opowiedziała się wówczas za tym, aby ten obowiązek miał charakter bezterminowy. W traktacie akcesyjnym nie ma żadnej konkretnej daty przyjęcia euro. To bardzo ważna informacja. Po trzecie, w przeszłości wiele unii walutowych się rozpadało. Unia walutowa tworzona na obszarze życia wielu narodów jest bardzo ryzykownym eksperymentem. W
przeszłości eksperyment ten często kończył się rozpadem takiej unii walutowej. Po czwarte, nie jest przecież wykluczone, że Polska wyjdzie za pewien czas z Unii Europejskiej. W 1982 roku na Grenlandii odbyło się referendum w sprawie członkostwa Grenlandii w EWG. Większość Grenlandczyków opowiedziała się za wyjściem z tej organizacji. W Wielkiej Brytanii powstała niedawno inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie dalszego członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. Nastroje społeczne podlegają zmianom. Może więc tak jak obecnie większość Polaków nie chce zamiany złotego na euro, tak za jakiś czas nie będzie chciała obecności Polski w Unii Europejskiej. Tego nie wiemy, ale czy możemy to wykluczyć? Po piąte, prawie dwa lata temu, 10 listopada 2009 roku, na łamach Rzeczpospolitej